kochani, dzisiaj mamy niedzielę, 28 lutego, kolejny dzień tego trudnego, dziwnego, bardzo dziwnego czasu, kiedy musimy zostać w domach. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to na moim kanale od paru dni, a może już nawet od tygodnia, bo nie wiem, kiedy ten vlog się pojawi, jest taki film, który udało mi się zorganizować razem z innymi booktuberami oraz osobami z Bookstagrama i tam polecamy, polecają Wam ludzie bardzo fajne książki, także jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to polecam sobie zobaczyć. No, a ja dzisiaj się z Wami witam, tak jak już mówiłam, albo jeszcze nie mówiłam, w vlogu czytelniczym. Dzisiaj będziemy sobie czytać, to nie będzie długi vlog, myślę, że potrwa on maksymalnie do poniedziałku. I w tym vlogu będziemy sobie na początku czytać nowość od wydawnictwa Zielona Sowa, a tak naprawdę od córki Zielonej Sowy, czyli Books for Young Adult, to Kłamstwo Cię zabije, autorstwa Chelsea Pitcher. I tę książkę mam w papierze, ale wcześniej dostałam również PDF od wydawnictwa, za co bardzo dziękuję. I sobie czytam tę książkę właśnie od rana na moim Kindle. Jak widzicie, jestem teraz na którym? Na 26%. I muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, dlatego że to nie jest typowa książka, to nie jest typowa historia, jakie czytam. Jest to swego rodzaju thriller dla młodzieży i to jest książka, której potrzebowałam w tym czasie siedzenia w domu, trochę już takiej monotonii, nudy, bo mamy tutaj wątek kryminalny, mamy tutaj ciekawą historię, tajemnicę, dużo się dzieje, jest dużo fajnych bohaterów i dość wartka akcja, która rozwija się od razu. Już na 15 czy 20 stronie jesteśmy już praktycznie w sercu akcji, więc to jest dla mnie na ogromny plus. Ale o czym to jest, moi drodzy? Na samym początku książki znajdujemy się w bardzo osobliwych, dziwnych okolicznościach, ponieważ na pierwszych stronach tej książki dzieje się potworny, straszny, śmiertelny w skutkach wypadek. Młody mężczyzna ginie w samochodzie, w którym zaczął się pożar, no po prostu staje się ofiarą pożaru w samochodzie. To jest takiego rodzaju prolog, a później już zaczyna się akcja. Akcja polega na tym, że wydarzenia główne tej książki dzieją się rok po właśnie tym wypadku, który opisany jest na pierwszych stronach tej książki. Poznajemy naszych bohaterów w momencie, kiedy dostają bardzo dziwny list z pewnej fundacji, która twierdzi, że zaprasza ich na pewien event, pewną kolację, podczas której będą ze sobą rywalizować i będą mogli wygrać stypendium o wysokości 50 000 dolarów. I tak naprawdę to tyle. No, my z góry wiemy jako czytelnicy, że to na pewno będzie bardzo mocno powiązane z sytuacją, która dzieje się na początku książki. I słuchajcie, na tyle, bo to jest dopiero początek vloga, chciałam Wam tylko powiedzieć to, co dowiedziałam się na ten moment sama, nic więcej nie chcę zdradzać. I w tym vlogu właśnie będziemy sobie czytać razem tę książkę. Myślę, że tak jak już Wam pokazywałam, raczej będę czytać ją na moim czytniku, jest mi po prostu wygodniej. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo mamy 28 sobotę, a od poniedziałku trwa muminkowy maraton czytelniczy, o którym było niesamowicie głośno na naszych Instagramach. Współorganizuję ten maraton razem z Karoliną Kombuk, Anią Jurewicz z Aniversum.pl oraz z Wiktorią Slavikbook. To jest, zorganizowałyśmy ten maraton stricte w kontekście wspierania akcji. Zostań w domu, nie chodzi tu o promocję, a poza tym muminków nie trzeba promować, muminki znają wszyscy, tylko ja ich nie znam, muszę Wam się przyznać, że muminki znam tylko z ekranu. Nie pamiętam w ogóle muminków tych książkowych, tych z opowieści na papierze i jestem zachwycona. Ja dzisiaj jestem w połowie Doliny Muminków, przeczytałam pierwszy, drugi tom, o których opowiem Wam więcej w przeglądach czytelniczych, natomiast ja nie spodziewałam się, że aż tyle radości z tych książek wyciągnę, o tym może też opowiem Wam więcej. Także zapraszam Was na vloga, tym długim wstępem będę update'ować, jak tam podobają mi się książki i na razie bez odbioru. Ja bym chciała tylko wszystkim pokazać, co my mamy za oknem. A mieliśmy bardzo długo zieloną polankę, prawda? Natomiast Bartek, co teraz robisz, powiesz? Przygotowuję kącik czytelniczy. A, naprawdę, zobaczcie, gdzie tutaj tylko nie ma jeszcze kwiatków, żeby
zakupić, będę, nawet jakby jak były to. Nie będzie przymrozków. Nie można, natomiast będzie krzesełko i w ogóle tu jest stoliczek i będę mogła w tym tygodniu czytać na dworze w tym okropnym czasie, ale to jest piękne po prostu. No słuchajcie, kto ma taki widok? Tylko my. Chłopaki grają, to jest Lucek, tu jest Bartek, który się pewnie nawet do was nie odwróci. Ja czytam. Daleko się nie posunęłam, jestem na 30%. No, pewnie to źle odmieniam. Można powiedzieć, że jestem na 30%? No, chyba. No coś? Można? Nie wiemy. Natomiast czytam sobie powoli, kawka czytam. O tak, moje skarpetki na stole, pięknie. Czytam chwilę na balkonie, ale zrobiło się naprawdę, naprawdę chłodno i bardzo szybko mnie wygoniło stamtąd i jakby to, co widzicie, to od rana zbieramy się do sprzątania, a jest godzina po 6:25, więc chyba jutro będziemy sprzątać. Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzień następny, niedzielę, 29 marca. Już tłumaczę to, co widzicie. Nie widzicie mnie, bo mam oczy spuchnięte od spania. Naprawdę bardzo, więc się zaraz później pokażę. Kawka, nie mogłam znaleźć czytnika i wyjęłam sobie z TBR kartu, a nie z szumiących topoli, ponieważ słuchałam audiobooka przez jakiś czas, zatrzymałam się, bo mi się ta część bardzo nie podobała i teraz chciałam odnaleźć część książki, w której jestem. Jestem na, z tego co pamiętam, na 160 którejś stronie, czyli połowa. No i ta część do tej, oj, ta część jak na ten moment podoba mi się najsłabiej. Nie wiem, muszę to przemyśleć czemu. Jaki jest plan? Dzisiaj jest generalne sprzątanie i zamierzam dla was nakręcić na przyspieszeniu sprzątanie biblioteczki. Także mam nadzieję, że się uda i na razie bez odbioru. Instagramie i myślałam, że to jest tylko chwila, moment, jak pies siedzi na fotelu i udaje mi się robić zdjęcie, no to tak nie jest, bo Lucek już tak jakiś czas leży i zaczyna mi tutaj błogo przysypiać. Także możecie wierzyć, że zdjęcia na Instagramie to cała prawda. Moi drodzy, jakby co to... biblioteczka jest już dawno, dawno wysprzątana, tam już jest pranie. To jest Lucek, Bartek teraz odsunął łóżko w sypialni i działa, no bo to takie porządniejsze porządki wiosenne. Byliśmy też na spacerze z psem w sklepie, tu jest moja baza czytelnicza, już na mnie czeka. Natomiast zanim będę czytać, to muszę jeszcze skończyć później sprzątać moją część sypialni, czyli biurko. Zrobić na jutro materiały na zajęcia i dopiero wtedy, czyli jak teraz jest godzina taka, jaką widzicie, no to gdzieś o 8 pewnie zasiądę do czytania i do drugiej połowy mojej książki, ponieważ jestem dokładnie w połowie, ale to pięknie wygląda. Nie mogę się nigdy napatrzeć na te regały. Mogłam tak siedzieć i patrzeć, i siedzieć, i patrzeć. Ale na razie bez odbioru. Moi drodzy, zrobię dla was test na żywo smaku. Zamknę tylko lodówkę. Kupiłam takie coś w Żabce na przecenie. Starbucks Frappuccino Chilled Tea Drink Japanese Matcha Green Tea. Spróbujmy tego, jestem bardzo ciekawa. Zjadłam rurkę, bo teraz to nigdy nie wiadomo. Oraz. Niedobre. Lucek, co masz? W ramach przewietrzenia się wyszliśmy z psem, pojechaliśmy po prostu z psem na spacer
jechaliśmy przez miasto i obczajaliśmy, w jakim parku jest najmniej ludzi. I trafiliśmy tutaj we Wrocławiu. Jaki to jest park? O, Lucek coś zrobił. Jaki to jest park? Park. No, idziemy dalej, bo taka starsza pani się wywróciła. Park Zachodni. Park Zachodni, a my spacerujemy. Ale wcześniej mówiłam wam, ale jednak tego muszę od nowa powiedzieć, bo ucięło mi głowę, jak mówiłam, że od 3 dni boli mnie głowa, prawda? Ale jakby żadna tabletka mi nie pomoże, bo to jest chyba od siedzenia przed komputerem. Chociaż to nie jest tak, że siedzę tylko i wyłącznie w domu, bo wychodzę z psem. Kręcę się, wieszam pranie i te sprawy, no ale jednak boli mnie od 3 dni głowa i Bartek urządza mi rekreację, żeby przestało. Tak, Lucuś? Cześć, Mysiu. Ale jestem piękna, ale ja nie mam nic do jedzenia. Dzień dobry. Cześć. Cześć, 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 cześć. Cześć. Jej uszka mnie. Moi drodzy, jest dalej poniedziałek 30 marca i my jakieś, jest teraz godzina 17, o nie, teraz jest godzina 19.30 i muszę wam się przyznać, co naprawdę, żeby samą siebie ochrzanić, że spaliśmy. Była taka dobra drzemka, a Lucek nie był lepszy, tylko nas, oj, tylko nas tulił, grzał. Nie pokazuje się nawet, bo wyglądam jak Muppet. I teraz będę kończyła czytać książkę, tam czeka czytnik. Jutro rano ją dla was zrecenzuję i będę składać tego vloga. I na razie tyle, bez odbioru. Dzień dobry, jest 31, 7 rano. Ja... I takie rzeczy za oknem, słuchajcie. Śnieg. Pierwszy w tym roku taki, który utrzymał się na powierzchni. Ja uciekam z psem, zaczynam pracę zaraz. Dobry, moi drodzy, witam się z wami 31 marca, czyli we wtorek. Tak jak wczoraj podczas spaceru po parku obiecywałam, że dzisiaj będę dla was już tak finalnie recenzować tę książkę. Tak też robię. To kłamstwo cię zabije od Chelsea Pitcher, czyli naprawdę gorąca nowość od wydawnictwa Zielona Sowa, od, tak jak już mówiłam, takiej córki Zielonej Sowy, czyli Books for Young Adults. Mówiłam wam wczoraj w parku podczas spaceru, że będę recenzować tę książkę. No, a dzisiaj mamy niecałe 24 godziny później i sytuacja już dość bardzo się zmieniła, bo teraz już nie będzie można iść po prostu tak do parku. Weszły kolejne obostrzenia, kolejne przepisy. Ale to dobrze, ponieważ robimy wszystko, aby jak najszybciej wygrać tę sytuację z koronawirusem i żeby wszystko wróciło do normy i wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Także Lucuś, który siedzi tutaj koło mnie, przykro mi, nie będzie już aż takiego biegania po parkach. Będziemy chodzić na normalne spacerki, bez żadnych szaleństw. To chyba tyle. Coś chciałam wam jeszcze powiedzieć. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że kończę tego vloga wraz z recenzją tej książki. Tak zamierzałam, że będzie to krótki vlog i tak wyszło. Mam nadzieję, że daliście radę obejrzeć całość i dajcie mi serduszko w komentarzu, jak dojdziecie do końca, bo to dużo dla mnie znaczy. Jak skończę nagrywać tego vloga, to już dzisiaj zaczynam kolejnego z kolejną książką, także póki jest to sytuacja siedzenia w domu, tak długo możecie spodziewać się wielu filmów ode mnie
I myślę, że tak, to już jest ten czas, aby przejść do tej książki, To kłamstwo cię zabije. Mówiłam wam, że jest to pewnego rodzaju thriller dla młodzieży, że są tutaj też wątki horroru. Cała fabuła polega na tym, że historia zaczyna się w momencie, gdy czytelnik jako świadek widzi taką dramatyczną sytuację, że młody chłopak traci życie w pożarze auta. Nie wiemy, co się stało przed tym pożarem. Mamy tam tylko taką informację od narratora, że gdzieś w dali na wzgórzu jest dom pełen nastolatków, wszyscy się bawią, więc prawdopodobnie jest po jakiejś imprezie. I to jest taki prolog. Następnie przechodzimy do wydarzeń, które mają miejsce rok później. Albo półtora, to nie jest istotne. W każdym razie około roku później poznajemy pięciu głównych bohaterów tej książki, czyli Parkera, brata Gavina, Juniper, bardzo charakterystyczne damskie imię, oraz Ruby. I to, co było dla mnie na ogromny plus już od samego początku, że książka zaczyna się pięcioma, oprócz tego prologu, książka zaczyna się pięcioma krótkimi rozdziałami, w których poznajemy charakterystykę taką ogólną bohaterów, zdążymy przyswoić sobie imiona tych bohaterów i to jest dla mnie ogromny plus, bo mi tego zawsze brakuje. Taki najprostszy przykład, 2 dni temu zaczęłam słuchać Małego Życia, książki Małe Życie, i tam jest też 4 głównych bohaterów i mi to trochę zajmuje, zanim zacznę się z nimi jakoś tam zaprzyjaźniać. I właśnie gdyby na przykład Małe Życie zaczynało się tak jak ta książka, oczywiście ja wiem, że to jest zupełnie inna literatura, ale mam na myśli, gdyby te książki zaczynały się w ten sam sposób, gdyby Małe Życie zaczynało się 4 krótkimi takimi może opisami, przedstawieniem sylwetki bohaterów, to byłoby mi łatwiej wgryźć się w to Małe Życie, No bo tak, bo wydaje mi się, że jest to ważne, gdy książka ma kilku ważnych, głównych bohaterów i z każdym bohaterem musimy być na bieżąco. Inaczej, kiedy mamy jedną bohaterkę, bądź maksymalnie 2 główne postacie, no tu było ich 5, więc bardzo dobry zabieg na sam początek. Tak naprawdę książka opowiada historię właśnie tych 5 bohaterów, którzy pewnego dnia w swoich skrzynkach pocztowych znajdują zaproszenie bardzo enigmatyczne, zapakowane w czarną kopertę. Jest to zaproszenie na pewnego rodzaju konkurs, w którym można wygrać 50 tysięcy, które ma stanowić stypendium na wyższą uczelnię. Sytuacja w życiu bohaterów jest przedstawiona jako dość trudna, ponieważ z tego, co dowiadujemy się na sam początek, wszyscy nasi bohaterowie w jakiś sposób są powiązani z wydarzeniami, które zdarzyły się na początku w prologu. Także są oni po roku naprawdę problemów, różnych innych przykrych wydarzeń, więc takie stypendium wydaje się dla nich być bardzo kuszące. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że oni kompletnie nie poddają pod wątpliwość tego, że o, ktoś im wysyła zaproszenie na event, gdzie można wygrać 50 tysięcy dolarów. Nie, no, nasi bohaterowie to analizują, myślą, zastanawiają się, przynajmniej jest to przede wszystkim przedstawione z perspektywy Juniper, jednej z bohaterek, i ona to poddaje pod wątpliwość, ale tam jakoś tak wychodzi, że w końcu wszyscy wierzą w to zaproszenie i przybywają do miejsca. To miejsce to jest jedna z takich bardzo, bardzo bogatych willi. I bardzo szybko okazuje się, że oczywiście to nie jest żaden konkurs, to nie jest żadna walka o stypendium, tylko będzie to ciężka walka i przede wszystkim stawienie czoła wydarzeniom, które dzieją się na początku książki. Każdy ma coś do ukrycia, każdy chce ukryć tą część historii, która wiąże się z nimi i z tym wydarzeniem. Każdemu zależy na zatajeniu pewnych faktów, natomiast osoba, która zorganizowała cały ten event, całe to wydarzenie, wie dokładnie wszystko o uczestnikach tego konkursu. Czekają na nich tam różne niespodzianki, różne zdjęcia, różne sekrety wypływają na wierzch, sekrety, o których nigdy im by się nie śniło, że mogłyby wyjść na jaw. Także jest ciekawie, moi drodzy. Dobra, wybiłam się z rytmu, bo Bartek przyszedł do domu i nie wiem, o czym mówiłam. W każdym razie, już wiem, o czym mówiłam. Tak jak już niektórzy pomyśleli, to zupełnie nie brzmi
jak książka, o której, jak typ książki, o których często opowiadam na swoim kanale, bo to prawda, bo ja thrillerów raczej nie czytam, jakoś nigdy mnie nie interesuje ten kierunek, natomiast kiedy wydawnictwo zaproponowało mi zrecenzowanie tej książki, w obecnym czasie, gdy siedzimy w domu i jest taka totalna, taki stan stagnacji, no jest ta zdalna praca i tak człowiek się kręci po tym domu, to stwierdziłam, czemu nie, to może być naprawdę dobry pomysł, właśnie ten typ historii i z wielką chęcią chwyciłam po tę książkę. Miałam taką ochotę po prostu przeżyć jakąś przygodę typowo rozrywkową, nie oczekując tu nie wiadomo jakich wartości płynących z tej książki, miałam ochotę na rozrywkę i właśnie to otrzymałam. Ta książka bardzo mi się podobała, wartka akcja, ponieważ tutaj już po 20 stronie, z tego co kojarzę, już zaczyna się wszystko bardzo dynamicznie dziać. Następują kolejne wydarzenia, więc nie trzeba czekać tak naprawdę na całe to serce akcji, to jest cały czas. Bohaterowie bardzo ciekawi. No i przede wszystkim chciałabym powiedzieć o ogromnym plusie, że to nie jest tak, że mamy sobie jakąś tam sytuację, ktoś tam kogoś zamknął w domu i tak naprawdę fajne jest to, co się dzieje, ciekawe, ale nie za bardzo jest nam wytłumaczone, co tak naprawdę do tego doprowadziło. I nie mówię tu tylko o tym kluczowym wydarzeniu, które tam gdzieś się wydarzyło, chodzi mi o to, że jest tutaj bardzo dużo retrospekcji, które są potrzebne, które są ciekawe, bo dzięki tym retrospekcjom po kolei zaczynamy rozumieć wszystkie wydarzenia, każdy bohater i jego motywacja wydaje się dla nas do zrozumienia, pomimo tego, że dzieją się tutaj szalone rzeczy. Mamy jednego bohatera, którego obiecuję Wam wszyscy będziecie chcieli zamordować w tej książce, jeden z tych pięciu. I te retrospekcje, jeśli chodzi o objętościowo, to są tak pół na pół razem z tą główną akcją fabuły, główną akcją książki, czyli tak naprawdę mamy tutaj fabułę właśnie, która idzie dwutorowo, sytuacja, która rozgrywa się w tym domostwie, ale też sytuacje, które miały miejsce rok przed tymi wydarzeniami i które doprowadziły do tego. Jeśli chodzi o wartości, to niczego się nie spodziewałam, a bonusem było naprawdę ciekawe opisanie toksycznej relacji, która miała miejsce między dwójką bohaterów właśnie z tej opowieści. Jest bardzo ciekawe ujęte to, jak jedna osoba drugiej może zatruć życie pod sztandarem miłości i tylko opiekowania się, a tak naprawdę jest to co innego. No i największe brawa chyba za podwójny albo nawet potrójny plot twist, który bardzo mi się podobał i zapewnił mi naprawdę dużo emocji podczas czytania. Podsumowując, książka naprawdę mi się podobała, naprawdę serdecznie Wam ją polecam. Ona miała premierę w zeszłym tygodniu, ta premiera była przesunięta, nawet nie wiem czy do tyłu, czy do przodu, ze względu na sytuację, w której teraz wszyscy się znajdujemy. Jeśli macie ochotę na coś takiego innego, na typową książkę, która ma stanowić przede wszystkim rozrywkę, no to naprawdę Wam serdecznie polecam ten tytuł, nie zawiodłam się. Czytając tę książkę, czułam się dokładnie tak, jakbym oglądała taki typowy thriller młodzieżowy z elementami horroru. To dokładnie identyczne dla mnie wrażenie. Tak jak mówiłam, ja się już z Wami żegnam. Ten vlog był krótki, czytałam w nim tylko jedną książkę, ale wydaje mi się, że wystarczy, a dzisiaj już zaczynam kręcić dla Was kolejnego vloga. Mogę Wam zdradzić, że będzie to 24-godzinny maraton czytelniczy z jedną z książek, które mam do zrecenzowania i zaczynam dzisiaj około godziny 18. Teraz mam 14, mam jeszcze kilka godzin zajęć. Zaczynam po godzinie 18, będę szła spać normalnie, jak mi się zechce, ale czytam później, ile tylko wlezie, bo jest to dość gruba książka, ma 600 stron, ale naprawdę wiążę nadzieję z tym maratonem, że uda mi się skończyć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Tak jak już mówiłam, jeśli macie ochotę i obejrzyjcie do końca, to zostawcie mi serduszko w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!